Lata 90. to specyficzny okres w życiu Polski, która przeszła właśnie transformację ustrojową i cierpi wiele bolączek wieku dziecięcego młodej demokracji. Polska branża gier z kolei prężnie się rozwija, pomimo dużej skali piractwa. Wtedy to powstała pierwsza i jedyna gra, którą można nazwać politycznie zaangażowaną i to zdecydowanie po lewej stronie. Gra ta stworzona na system operacyjny DOS przez jednego człowieka, pozbawiona zaplecza wydawniczego, wzbudziła podówczas moc kontrowersji, stając się też jednym z pierwszych zjawisk raczkującego jeszcze polskiego internetu. Czym zasłużyła na swoją sławę? Rok 1996. W Polsce rządy twardej ręki sprawuje episkopat. Czarna mafia rządzona przez ojca chrzestnego o wiele mówiącym pseudonimie Glemp, która rabuje kraj oraz prześladuje wraz z ZHN-em Żydów, masonów, cyklistów oraz dławi wszelkie przejawy wolnego myślenia. My, jako złapany przez kler członek ruchu oporu, mamy wydostać się z cel w podziemiach kurii, po czym odnaleźć kopertę z dalszymi instrukcjami. I choć z powyższego opisu wydaje się, że czeka nas dużo akcji, to nie dajcie się zwieść pozorom. Oto operacja Glem. Jak można było zauważyć, naszym arcynemezis jest karykaturalnie przedstawiony Kościół katolicki i jego kapłani. Czy autor gry, Jacek Jędrzejczak, miał powody, by przedstawić Kaka w tak negatywnym świetle? W pewnym sensie miał. Wróćmy więc niczym Bogusław Wołoszański do czasów kaset VHS, wesoło grającego disco polo i czarodziejek z Księżyca. Kościół katolicki, jako reprezentant teoretycznej większości Polaków, zawsze miał wielki wpływ na to, co dzieje się w kraju. Zaś w czasach rozbiorów był ostoją polskości i tych, którzy o nią walczyli. Od tego czasu związek Kościoła z Polakami i ogólnie pojętą polskością wydaje się nierozerwalny, zaś jego przejawy rozliczne, od Sienkiewicza i jego wybielania katolików począwszy, aż na znanej wszystkim mentalności, co powie ksiądz proboszcz, skończywszy. Nie jestem specjalistą od ówczesnej polityki, wszak połowę tamtej dekady spędziłem jako jeden z miliardów plemników, ale o ile mi wiadomo, już wtedy wielu osobom nie podobał się chociażby konkordat z 1993 roku czy ustalony kompromis aborcyjny, mające być świadectwem uległości państwa wobec Kościoła. Do tego niektórzy politycy ostentacyjnie wręcz okazywali swoją wiarę, tak jak chociażby nie przymierzając prezydent Lech Wałęsa, który znany jest ze zawsze wpiętej w klapę marynarki ikony Matki Bożej, co wielu mogło kłuć w oczy. I nie są to jedyne zarzuty wobec Kościoła, gdyż co innego organizacja, a co innego poszczególni księża i ich ziemskie doczesne grzeszki. Każdy słyszał chyba opowieści o księżach posiadających kochanki, pijących wino niekoniecznie mszalne w ilościach mogących powalić słonia, czy kupujących sobie drogie zagraniczne auta za przysłowiowe parafialne Bóg zapłać. Lecz te niezbyt emocjonujące powszednie występki umykają w świetle większych wydarzeń, takich jak antysemickie wypowiedzi, między innymi księdza Prała Tajankowskiego, dobrego znajomego prezydenta Wałęsy. Można więc powiedzieć, że autor miał pewne podstawy do takiego charakteryzowania polskiego duchowieństwa w swojej grze. Ale jak się to przekłada na kontrowersje? Po pierwsze, we zewsząd widocznym humorze słowno-obrazkowym, którego śmieszność oscyluje w granicach od żenady, tak jak klerokop mający więcej wspólnego z suchością tekstów Terminatora niż Alexem Murphy, poprzez lekki uśmieszek, gdy widzi się playboye z zakonnicami i wstępuje do kasyna w kurii, bądź słucha Radia Maryja, kończąc na żartach pokoju cennika w konfesjonale czy moich ulubionych prezerwatyw marki Prałat. Do tego część dowcipów wymaga znajomości realiów lat 90., bo cóż komu powie pomnik bohaterów Konkordatu, proszek OMO czy marka EB. Bizantyjski przepchasz w oczy kole, kiedy się widzi złoty tron, czy prywatny basen w środku kurii. Tak, kuria ma prywatny basen, nie pytajcie czemu. Jednakże to nie humor wykpiwający największe słabości duchowieństwa był powodem ogólnopolskiej kontrowersji, lecz brutalność gry. Gdy przegrywamy, jesteśmy raczeni dość wulgarnymi bądź obrazowymi opisami, zaś groźby i inwektywy rzucane w stronę księży pojawiają się co i róż. W pewnym momencie nawet należy wyleczyć zatwardzenie pewnego księdza granatem. Najbardziej jednak bulwersującym punktem gry jest jej główny cel – zabicie trzech wspomnianych wcześniej postaci – Lecha Wałęsy, Prałata Jankowskiego i Prymasa Glempa. Był to jeden z powodów, dla których ponoć tą grą zainteresowała się nawet prokuratura. Dla wielu zadeklarowanych antyklerykałów i innych lewaków zapewne ta gra byłaby hitem numer jeden, lecz czy zabijanie ważnych postaci życia publicznego to tak wielka atrakcja, że każdy powinien w to zagrać?
Odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? Jak można było zauważyć, gra to przygodówka z widokiem z pierwszej osoby, przypominająca interfejsem i mechaniką leciwe Anno Domini 2044. Mimo iż starsza i bardziej kolorowa od dzieła Rolanda Pantoły, grafika przypomina raczej Painta lub kolorowanki dla pierwszaków, choć nie da się ukryć, że przynajmniej zachowuje perspektywę. Jednakże, czasami ciężko jest wykoncypować, co należy kliknąć, jak w przypadku kasyna, gdzie konieczny żeton się niczym nie wyróżnia spośród innych. Albo tu. Spróbujcie znaleźć w tej lodówce pieprz. Powodzenia życzę. Do tego muzyka, która nie istnieje. Czasem usłyszymy jakiś efekt dźwiękowy rodem z PC Speakera. Co jak na rok 1996, gdzie wydano dość sporo tytułów mających cywilizowaną ścieżkę dźwiękową, sprawia nieodparte wrażenie biedy. Lecz to nie grafikom przygodówki stoją, lecz zagadkami stawianymi nam przez twórcę ich poziomem. I tu niestety muszę powiedzieć, jest źle. Dlaczego? Gdyż gra cię nienawidzi. Przykład proszę bardzo. Nie założysz sutanny, zamarzniesz w garażu. I was frozen today. Nie włączysz światła na trzecim piętrze, wywrócisz się o prezerwatywę. Do tego jest bardzo łatwo utknąć na amen. Dwóch moich najlepszych ludzi, kapitan Ozjasz i Aaron Schechter, skapitulowało, gdyż nie mieli zapałek, które pozwoliłyby im wyjść z sejfu. Gra sama prowokuje do tego, by skusić. Na przykład mamy tu chleb. Mamy dwie możliwości, zjeść go lub wziąć. Oczywiście zjedzenie spleśniałego chleba wydaje się idiotyczne, ale jak się okazało, to jedna z rzeczy, która nie zabija na miejscu. Niestety, jak się okazuje, bez chleba nie ukończymy gry. Nie wspominam już tu o ograniczonym miejscu na ekwipunek, przez co będziemy zmuszeni do mozolnego wracania się do schowków umieszczonych na każdym piętrze kurii, lub do skorzystania z jakże realistycznych koszy na śmieci. Choć nie jest to adekwatna nazwa. Różowe kosze zguby. O, to odpowiednie miano? Bezzwrotnie pozbawiają nas wybranego ekwipunku. Nie muszę mówić, że złe kliknięcie może nas załatwić na jakże pasujący do tego miejsca amen. O ile jednak zagadki wydają się być raz oczywiste, raz niejasne, najbardziej irytującą rzeczą jest to, jak mamy dokonać rzeczonych zabójstw. Jak się okazuje, każdego z trzech delikwentów należy obsłużyć w inny sposób. O ile księdza faszystę Jankowskiego załatwiamy kałachem, nie możemy tego samego zrobić z glępem, gdyż gra automatycznie narzuca, że musimy czymś rzucić. Najbardziej absurdalny jest sposób na Wałęsę. Jak możecie się domyśleć, zastrzelenie go z karabinu maszynowego nie wchodzi w rachubę, choć kilka pokojów wcześniej nie mieliśmy oporów z pociągnięciem za spust. Zgadnijcie, czym mamy go zabić? Zupą. Tak. W tym momencie gra z ponurej wizji przyszłości, która odeszła, zmienia się w symulator Gordona Ramseya. Ba, zupa musi być nawet odpowiednio słona, bo inaczej agent Bolek machnie raz łyżką i nic mu się nie stanie. I nie ma znaczenia, że zupa jest już zaprawiona trucizną, Lechu może wychylić nawet 500 łyżek zupy, ale taki chuj, umrze dopiero, gdy będzie posolona. Jaki ma to sens, ja się pytam, jaki de... Prezerwatywy marki Prała. Prała. Podwójna warstwa wody święconej. Atest bazyliki w licheniu. Polecane przez kurię jako najlepszy środek antykoncepcyjny dla księży. Teraz nowość. Prezerwatywy Prałat Papal Edition. Seria limitowana o smaku kremówek. Ze specjalnym błogosławieństwem Watykanu. Konkurs. Kup 10 opakowań Prałatów Papal Edition, a wygraj atrakcyjne nagrody. W tym nagrodę główną pielgrzymkę pieszą dla całej parafii do najbliższego miejsca kultu. Prezerwatywy marki Prała. Prała. Z nami. Poczęcia tylko niepokalane. A więc. Muzyka nie istnieje, grafika mizerna, zagadki frustrujące, dużo backtrackingu. Gra zdobyła swoją sławę tylko i wyłącznie przez swoją kontrowersyjność, ale nawet i tu zawiodła. Choć wiarygodność to ostatnia rzecz, jaka przychodzi nam do głowy słysząc Onet, to trzeba dać wiarę umieszczonej tam recenzji. Otóż, gra z 1996 roku stała się popularna dopiero 3 lata później, kiedy to uderzył w bębny oburzenia dziennikarz, o ironio, Gazety Wyborczej. I choć autor wycofał grę z serwerów w Polsce, na grupach dyskusyjnych gra zaczęła żyć własnym życiem, stając się prawdopodobnie pierwszym przypadkiem efektu Streisand w polskim internecie i to na wiele lat przed aferą ze zdjęciem pewnej posiadłości. A zatem czy zagrać tę grę? Nie sądzę. Lecz warto pamiętać o niej choćby ze względu na swoją rolę w historii polskich gier komputerowych.
Ameryki.